Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Amanda The Adventurer. Czekajcie, jak to się nazywało? Amanda The Adventurer. Wiem, że giereczkę przeszliśmy, powstały już dwa odcinki, natomiast właśnie te dwa odcinki bardzo wam się spodobały i właśnie pod ostatnim odcineczkiem pojawiło się sporo komentarzy dotyczących tego, co mógłbym zrobić. I z tego, co pamiętam, dwójka z nich miała naprawdę sporo lajków, więc, moi drodzy, dzisiaj zobaczmy, co jeszcze zostało tutaj ukryte w tej giereczce. Mam wrażenie, że już dzisiaj sprawdzimy praktycznie wszystko, co jest tutaj do sprawdzenia i będziemy czekać po prostu na kolejny update'ik. Tymczasem, Mysiu Pysiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę i ciśniemy od razu z pierwszą rzeczą, mianowicie Urhara, napisz w epizodzie drugim Amta i przed zniknięciem Wally'ego zobacz, co Amanda trzyma w ręce. Okej. Swoją drogą uważam, że dwa pierwsze zdjęcia mogą być swojego rodzaju nawiązaniem do twórcy Happy Epi. Pierwsza ciekawostka nie jest moja, tylko jakieś osoby w komentarzach i po prostu chcę, byś to przetestował. I komentarz ma 146 lajków, więc dobrze, zobaczmy, co takiego Amanda będzie trzymała w ręce. Natomiast jeśli chodzi o te zdjęcia, które sobie gdzieś tam sprawdzaliśmy na poprzednim odcineczku, nie wiem, czym jest Happy Epi. Happy Epi. Jakieś jabłuszko, creepypasta, jakieś tam epizody są z tego. Okej, nie wiem czemu, jak spojrzałem na to jabłuszko, od razu mi się skojarzyła giereczka, którą swoją drogą chcę nagrać, bo też była mi polecana. Andy's Apple Farm. No, z tym mi się to skojarzyło, z tym jabłuszkiem. Natomiast domyślam się, że nie ma to chyba jakoś tam związku. I my się pisie, swoją drogą, jak już tutaj jesteśmy przy tej giereczce, to napiszcie w komentarzu, czy też chcielibyście i z tego zobaczyć odcineczek, bo z tego, co widzę, to też jakieś VHS, jakiś fan footage i tak dalej, a fajnie mi takie gierki się nagrywa. Tymczasem lecimy do tego epizodu drugiego i zobaczmy, co tam takiego Amanda trzyma w rączce. No, cześć Wally, póki jeszcze jesteś szczęśliwy, uśmiechnięty. Cześć! Cześć, patrzcie, jaki zadowolony. Tutaj Wally jest już troszeczkę bardziej wystraszony. Siema Amanda. I dobra, i teraz zwracajmy uwagę na to, co ona trzyma w łapce. Mam napisać Amta. Nie no, teraz to tak paluszek chyba wskazuje. Tam chyba nic nie ma. Nic nie trzyma chyba teraz. A-M-T-A. Dobra. No to lecę dalej z Amta. Podniosła bardziej łapy, ale dalej nic nie trzyma w łapach. Nic się nie wydarzyło. Czuję się oszukany. To miało tyle lajków. Naprawdę myślałem, że coś będzie. Ale dobra, ja dalej patrzę, co tam Amanda trzyma. Łapie. Nic. Pokazuje tak paluszkiem. Tak. Ale nic poza tym. Patrzy się na Wally'ego. I nic. Może w trójce coś tam będzie trzymała. Nie no, Wally już znikł i ona nic w łapce nie trzyma. Nic a nic. Po czym wchodzimy i widzimy teraz wielkiego potworka. Nic się właściwie tutaj nie wydarzyło, ale zrobiłem dobrze. Według komentarza. No, nic nie ma, moi drodzy. Ale to jest coś, co mnie najbardziej zaintrygowało teraz. I to, co sprawiło, że w sumie nabrałem ochoty, żeby kolejny gdzieś tam odcinek z tego nagrać i przeorać bardziej temat. Chciałbym tylko napisać, żeby Urhara zwrócił uwagę na telewizor, gdy zmieniamy taśmy i na napisy końcowe. Końcowy, to tyle. 176 lajków. Dobra, my się pysie, mamy już te pliczki wsadzone do programu, więc teraz moim zadaniem będzie zobaczyć, w momencie, kiedy zmieniają się te kasety. Czekajcie, zwiększmy to tak troszkę. O. Ustawmy w ten sposób. I teraz zobaczmy, czy faktycznie klatka po klatce coś, jakiś napis się pojawi. Czy to już tutaj? No tutaj już. O, o, o! Czekajcie. Było coś tam now. Now.
Chyba, że to nie jest nic konkretnego. Tutaj już mamy szumy z niczym konkretnym. Lecimy sobie dalej. Ale tu napisu już żadnego chyba nie będzie. O dobra, moi drodzy, jest ukryta wiadomość. Zwróćcie uwagę. Tutaj mamy Tarn. Pik, 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 pik. Nic. DTV. Pik, 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 pik. Off. Now. Czyli wyłącz telewizor teraz. Okej, coś tam było, faktycznie. Dobra, moi drodzy, zobaczmy sobie w takim wypadku kolejną kasetkę. W ogóle ktoś mi zwrócił na to uwagę w komentarzach, że epizod. I faktycznie nie wiem, czy to jakiekolwiek ma znaczenie, ale jak była jedynka, dwójka i trójka, to tylko dwójka ma odwrócone. Czy mamy tutaj kolejny komunikat? Klatka po klatce, tutaj Wally jest przerażony i... Tu nic nie widzę. Tutaj na koniec możemy zobaczyć jakąś stop klatkę, bo to jest ostatnia kasetka. I nie, tutaj nic nie ma, ale zobaczmy sobie jeszcze w tych sekretnych taśmach, czy coś możemy znaleźć. Na razie tylko w tej pierwszej była jakaś tam wiadomość. A czy w momencie, kiedy coś... Nie wiem, co to może być. Tu też nie widzę tego. A to? Co to jest? W tych przejściach śmiesznych. Czy to może być samo? Nie, nie wiem. Nie mam najmniejszego pojęcia, co to może być. Czy jeszcze jakieś obrazki będą? Nie, mamy tylko jakąś przerażającą twarz. Ej, co to jest? Okej, to jest creepy. I nic więcej. Ciekaw jestem, co to jest za twarz. Nie, no to raczej nie będzie Wally, nie? Mamy tutaj te zdjęcia, nic się nie dzieje. Są jakieś tam zakłócenia, ale... które nic nie wnoszą właściwie. Okej. I tutaj zaraz będzie koniec taśmy. I to chyba nic nie wniosło. Dokładnie, tutaj nie ma zakłóceń. Jestem ciekaw, czy teraz te zakłócenia będą troszeczkę inne niż te, co widzieliśmy. Nie, one się powielają. Czyli tutaj też jest ta twarz bardzo dziwna. Urhara, najpierw trzeba napisać lamb, a później help. Dobrze. Czyli tak, lecimy lamb, a później... A później help. Help. Nie, no nic się właściwie takiego nie dzieje. Ja tutaj już nie mogę nic takiego wpisać, bo mi automatycznie wpisuje meet, czyli standardowo. Mimo wszystko domyślam się, że i tak odpali się sekretna kasetka, bo wystarczy wpisać, już to testowaliśmy tylko raz lamb i wtedy i tak wyskoczy właśnie ta sekretna kasetka. Wally przerażony, ale też czytałem jedną teorię, że właśnie zdjęcia z tego sekretnego epizodu to w sumie droga, jaką przebył Wally. Był sobie Wally, Wally został właśnie porwany i tutaj właśnie został na przykład wywieziony Wally, a później Wally skończył tutaj. I Wally powiedział papa, ale ja dalej gdzieś tam mam nadzieję, że Wally, właśnie, że Wally... Że Wally żyje, widzowie. Mam taką nadzieję. Ta kubka, którą widzimy, to tylko go gdzieś tam po prostu ogolono. Ale że Wally jeszcze gdzieś tam jest. Może. Po prostu się zacięła. To nie, że coś odkryłem. Ona po prostu złapała zwiechę. Kliknąłem na huśtawkę po prawej. I patrzcie, jak Amanda teraz jest zadowolona. Patrzcie. Ale nie będzie tego przerażającego, strasznego potworka. Hej Urhara, uwielbiam cię oglądać, milutko. Mam dwie teorie i ci je powiem. W Secret Episode, w tym drugim oknie koło drzwi, widać drugą postać. Okej, zobaczymy. A co najmniej ja widzę. Drugi domek w Secret Episode to domek w trzecim epizod. To tak jak ja podejrzewałem, jeśli chodzi właśnie o ten domek, ale tej szybce się przyjrzę, chociaż wydaje mi się, że tam nic takiego nie było. Miłego dnia, tobie też i wam wszystkim miłego dzionka, my się pysie. To jest chyba odbicie drugiego domku po prostu. To je nic, to je chyba odbicie tylko domku.
Chyba jo. Więc reasumując, mieliśmy faktycznie ukryty komunikat. W pozostałych taśmach nic nie zaobserwowałem, tylko w momencie, kiedy nic właściwie nie robimy, to faktycznie jakieś tam zdjęcia wyskakują, które też nie wiem, co oznaczają. Mam nadzieję, że kolejne update'y będą rozwiewać wątpliwości. Natomiast, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, i nie widziałem właśnie komentarzy odnośnie tego, to wydaje mi się, że jest jakaś wiadomość może w kodzie Morsa, więc ja sobie teraz odpalę tutaj na drugim monitorku stronkę z kodem Morsa, wezmę sobie karteczkę i zobaczę, co jest tutaj napisane, jeśli uda mi się to gdzieś tam przetłumaczyć, albo wrzucę to po prostu do translatora. Pewnie coś zrobiłem źle, bo przetłumaczyło mi na OOG, kreska, 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 dwukrop. Coś źle zrobiłem, albo to nic nie znaczy. Napiszcie, czy to jest naprawdę w kodzie Morsa, może zwaliłem całkowicie. Albo to jest naprawdę nic. I robię z siebie jeszcze większego debila. Ty, to jest kropka czy przecinek? Bo jeśli przecinek, to nie ma sensu. To jest przecinek, nie kropka. Szukałem jakichś przeróżnych kodów i kombinowałem i tak dalej, ale nie znalazłem nic. Totalnie nic. Wydaje mi się, że w takim wypadku to chyba po prostu sobie tu jest, a jeśli nie, to możecie napisać w komentarzu, ja się poddaję. Tymczasem, misie pysie, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli odcineczek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Czekamy na update'y i wtedy będzie pewnie więcej odcineczków z Amandy, szukając wspólnymi siłami jakichś różnych tajemnic. Tymczasem, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o zostawieniu tego super kciuka w górę, jeśli odcinek wam się podobał. Trzymajcie się i pa pa!